Naprawdę? Jesteś, wiesz... Co ty, ja to jestem, wiesz, stary wyga, jeśli chodzi o... Klasyczne rzeczy, jedziemy. Ja, słuchajcie, tak często się przeprowadzam, znaczy przenoszę. Wczoraj, powiedzmy, w czwartek pojechałam do Krakowa, w piątek byłam w Krakowie, w sobotę pojechałam do Zakopanego, grałam w Zakopanem. Wczoraj wróciłam z Zakopanego, występowałam w Warszawie w Teatrze Kamienica, a potem wystąpiłam w pokazie mody dla Warsaw Fashion Show, więc ja się pakuję w trymiga. No właśnie, pokaz był wczoraj. Powiedz, jak ci było na tym wybiegu jako modelka? Po tych wszystkich doświadczeniach z dnia, po tym Zakopanem i występie w teatrze, naprawdę ten pokaz mody to był deserek, wisienka na torcie. Ale podobało ci się? Nie wiem, chciałabyś kiedyś jako modelka, nie wiem, w pokazie iść? Słuchaj, chodziłam kiedyś jako modelka. Generalnie lubią mój catwalk, zawsze lubili. Natomiast zostałam aktorką, no. Ale chętnie pochodzę, bo ja bardzo lubię chodzić po pokazach mody i kiedyś pierwszy raz taki bardziej znany pokaz, w którym wzięłam udział jako główna osoba, to było u Izy Łapińskiej. Więc Tomek Jacyków mnie, pozdrawiam Tomka Jacykowa, Tomek Jacyków mnie do tego zaangażował, więc ja bardzo lubię chodzić po pokazach mody, bardzo. Uwielbiam okay. To. Właściwie minęłam się z powołaniem. Naprawdę? No to może jednak, wiesz, wszystko przed Odejmę tobą. Sobie lat i kilogramów, może się uda.